Słuchaj, Piotruś, jestem ostatnio w agencji i składam wnioski. No i tam chyba coś pozmieniali w tych tabelkach. Jest napisane ilość zwierząt, które pan posiada w gospodarstwie. Mam 30 uli, w każdym ulu jest 50 tysięcy pszczół, to napisałem 1,5 miliona. Słuchaj, wywalili mnie z tego urzędu, powiedzieli, żebym sobie nie robił z nich żartów. No ale dobra, wpisałem, stary, zobaczymy, no najwyżej będzie afera. Ideą korporacji jest uporządkowanie struktur, procesów. To pozwala na standaryzację i efektywne działanie. Jednak w dużych, anonimowych strukturach trudno jest znaleźć ważne dla dobrostanu człowieka rzeczy. Poczucie sensu, wpływu, wolność. To tworzy napięcie pomiędzy tym hierarchicznym uporządkowaniem a indywidualizmem, który od lat stanowi kamień węgielny zachodniej kultury. Skutkiem tego jest stres. Badania i obserwacje pokazują nowe trendy stojące w kontrze do bycia małym trybikiem. Ludzie tworzą własne miejsca pracy, bliżej natury, właśnie poszukując tego sensu i wolności. Zaczynałem przygodę z pszczołami. Moja pierwsza wizyta w pasiece. Założyłem kapelutek. I od razu dostałem 4 urządzenia. Doznałem szoku anafilaktycznego i lekarze stwierdzili, że lepiej, żebym się nie zajmował pszczołami. Mało kto wie, że pszczoły są bardzo ważnym zwierzęciem w całym ekosystemie, jak nie najważniejszym. Bez pracy pszczół po prostu byśmy nie mieli owoców, warzyw, a bez tych produktów byśmy po prostu nie mogli żyć. Postanowiłem zrezygnować z pracy i przeniosłem się tutaj. I wszystkie takie niepokoje, które mnie tam gnębiły w tym naszym kochanym mieście, minęły. Wykonując pracę projektanta graficznego, pracowałem czasami po 12 godzin, czasami więcej. To jest taka gonitwa. Człowiek zapomina w ogóle o tym, że ma rodzinę, że poza pracą są jeszcze inne rzeczy. Przy pracy u pszczół nie ma takich relacji jak w pracy w korporacji. Nie ma sytuacji takiej, że ktoś kogoś jest w stanie, nie wiem, czernić, nakablować na kogoś. Bardzo ważne jest często, żeby wykonywać pracę, która ci sprawia przyjemność. A ja myślę, że praca w korporacji nie jest taką pracą. Chyba tutaj jestem po prostu bardziej potrzebny niż w mieście, niż w pracy właśnie w korpo. Oczywiście musisz pracować. Musisz wstać rano, przejrzeć ul. Jest czas, kiedy pszczoły się roją, ale to jest taki tylko jeden moment. Nie ma tego wyścigu, bo to jest bardzo ważne, żeby się nie spieszyć. Jak podjąłem decyzję, żeby się przenieść już na stałe tutaj, no to poczułem się po prostu wolnym człowiekiem. Tu nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby przeżyć. I żeby być szczęśliwym przede wszystkim. I tutaj się żyje tak, że jest rytm dnia po prostu. Tak jak słońce wschodzi i zachodzi, tak człowiek się budzi i idzie spać. Ale też nie ma tego pędu. Jakby żyjąc w zgodzie jakby z cyklem przyrody, ty stajesz się nagle częścią tej przyrody. Następuje taka symbioza po prostu. Niestety moja rodzina mieszka w Warszawie, bo nie mam tego życia osobistego. No cześć, Ignacy. No, hej, no siemanko, misiu. Chodzisz gdzieś z tą swoją nową koleżanką do jakiegoś kina, do teatru? O co chodzi? No co mi o co chodzi? No człowieku, trzeba z kobietami łazić na spacery. Dobra, to muszę już kończyć, bo właśnie wychodzę. Dobra, zatrzymaj. A kiedy przyjedziesz? Jakoś się pogodziłem z pewnego rodzaju samotnością,
ale jak miałbym oceniać, to jednak taki spokój wewnętrzny chyba jest najważniejszy dla człowieka. Jestem szczęśliwy, bo wiem, że jestem pożyteczny dla przyrody, dla ludzi. Życzę wszystkim ludziom, żeby znaleźli tę drogę swoją życiową i żeby się przede wszystkim dobrze czuli.